Co to jest utopia? Tego rzeczownika najczęściej używamy, aby nazwać coś, co jest niemożliwe do zrealizowania. Mówimy wtedy o utopijnym pomyśle, czy też utopijnych założeniach. Słowo utopia możemy wyprowadzić od greckiego autopos, czyli miejsce, którego nie ma. Pochodzi od tytułu dzieła renesansowego twórcy Tomasza Morusa. Opisał on wyspę, którą nazwał właśnie utopią. Panowały na niej idealne zasady społeczno-polityczne zapewniające mieszkańcom szczęśliwe życie. Utopia zatem zaczęła oznaczać społeczeństwo idealne. Nazwa ta określa też ideologię, która ma na celu wprowadzenie w życie założeń związanych z kształtowaniem idealnej społeczności. W tym znaczeniu wiąże się z gatunkiem dydaktycznej literatury fantastycznej, przedstawiającej życie takiej właśnie idealnej grupy społecznej. W utworach tego typu, nazywanych utopiami literackimi, opisywane są fantastyczne wizje idealnej struktury państwowej czy nawet ogólnoświatowej. Literackie i filmowe utopie wyrażają tęsknotę człowieka za lepszym światem. Więcej materiałów potrzebnych do matury z języka polskiego znajdziesz na stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się!